Którą stronę wybierasz? Duch czy mrok? Cześć, Twernest! Dzisiaj do gry weszła kolejna aktualizacja. Na PC-tach ważyła ponad 1,5 GB. A na polu bitwy wylądowały helikoptery, nowe tryby, zmiany i skiny. Już wam mówię, o co chodzi. Okej, po kolei. Chciałbym zacząć od szafki. Zakładka szafki doczekała się kompletnej przeróbki. Jest teraz nie tylko bardziej przejrzysta i według mnie milsza dla oka, ale dodano też tak zwane kompozycje skinów. Od dzisiaj możecie tworzyć swoje kombinacje skinów i zapisywać je jako całe komplety, co pozwala na bardzo szybkie i łatwe przełączanie się między waszymi ulubionymi kombinacjami. To jest kozackie. Mała uwaga, maksymalna ilość kompozycji na dzień dzisiejszy to 10. Jak już jesteśmy w menu, to dodam przy okazji, że na mapie wyzwań widać teraz też ukończone cele misji, a nie tylko te, które zostały. Nowy event Bitwy Ducha i Mroku, czas zacząć! Na komputerze w zakładce karnetu bojowego już można wybrać stronę ducha lub mroku. Cała zabawa polega na tym, że grając w specjalnym trybie o nazwie operacje, będzie można ulepszać swoją drużynę. Operacje będą różne. Pierwsza operacja na przykład to typowa naparzanka, ale w zrzutach zaopatrzenia do zebrania będą dane, które po podniesieniu będą zaliczały się do drużyny, w której jesteśmy. Już można podejrzeć pierwsze ulepszenia i nagrody, które będą dla obu drużyn w trybie operacji. Drużynę można bardzo łatwo zmienić w dowolnym momencie i podkreślę to, że te ulepszenia będą tylko w specjalnym trybie. To nic nie daje na solo czy w zwykłej naparzance. Pierwszy tryb już jest! Zabawa w tym trybie jest podobna do naparzanki, ale nie ma ponownego otwierania lotni i strefa działa na trochę innych zasadach. Na samym początku jest losowanie. Do wyboru mamy jedną z trzech klas. Każda klasa jest stworzona losowo, z technologii, które mamy odblokowane. Podczas meczu w pewnym momencie można zmienić klasę. W samej grze raz na jakiś czas spadają specjalne dropy, w których to są ukryte dane. Dane są nam potrzebne do odblokowywania technologii. W tym trybie mecz kończy się, gdy jedna z drużyn zdobędzie 150 punktów. Jedna zdobyta walizka dodaje 10 punktów, a eliminacja 1, tak samo jak na naparzance. Do tego eventu jest też kilka prostych wyzwań. Dalej, helikoptery! Nareszcie jest nowy środek transportu. Helikoptery znajdziecie w różnych miejscach na mapie. Co każdy mecz pojawiają się one w tych samych miejscach, za każdym razem. O, i boisko w przyjemnym parku zostało otwarte. A wracając, to ta maszyna oferuje ogromną przewagę. W helikopterze zmieści się cała 4-osobowa drużyna, ale w sumie może być nawet cała 5. No, a helikopter to helikopter. Co tu dużo mówić o jego funkcjonalności? Jest to nieuzbrojony model. Nie ma żadnych wyrzutni rakiet czy miniganów po bokach, ale z miejsca dla pasażerów można strzelać. Helikopter sam w sobie ma jednak jedną, w sumie to nie tak ukrytą, broń. Śmigło. Pilotując ten statek powietrzny, trzeba wziąć pod uwagę jego kruchość. Helikopter otrzymuje obrażenia w kontakcie ze strukturami i ziemią. Zadaje też obrażenia. Śmigłem możemy kosić budowlę wroga, a ostatecznie wyhaczyć go. Każde trafienie śmigłem zadaje 50 punktów obrażeń i odpycha. Tak by the way, to można kogoś też zgnieść. Gdy ktoś wam zniszczy helikopter, to zacznie on efektownie spadać w dół. Dopiero po zderzeniu się z jakąś budowlą, ziemią lub wodą, wybucha. Sam wybuch zadaje 70 punktów obrażeń, więc macie szansę przeżyć. Warte uwagi jest też to, że po wyskoczeniu z helikoptera nie otrzymujemy ani możliwości otworzenia lotni, ani żadnej osłony przed upadkiem. Trzeba być ostrożnym. Co do prędkości lotu, to tak jak każdy inny pojazd w Fortnite, helikopter ma funkcję przyspieszenia. To niewiele, ale zawsze coś. Mogliście też zauważyć, że pilot jest chroniony przez 3 szyby. Każda z tych szyb chroni nas przed pierwszym strzałem w naszym kierunku. Oj, można puszczać muzykę. I to nie byle jaką. Jest bardzo głośna. Ogólnie według mnie to super dodatek. I na razie uważam, że to nie jest OP. Najlepszą kontrą na helikoptery są chyba minigany i karabiny szturmowe. RPG są zbyt wolne do tej roboty. Helikoptery mają aż 1500 punktów wytrzymałości. To chyba tyle o helikopterach. Na początku poruszyłem temat zmian na mapie. Jak widać, mrok wpuścił do podziemnej bazy w przyjemnym parku trochę słońca. Poza tym w temacie tych większych zmian na mapie to platforma się zepsuła. Nastąpiła tutaj ogromna katastrofa. Woda jest pełna śmieci i ropy, rządzi teraz tutaj mrok. W skrócie, dobrze nie jest. A jeśli chodzi o rozgrywkę, to Grappler Sky został znerfiony. Dodano małą przerwę między strzałami.
teraz wycieki. Najpierw mała ciekawostka. Kilka dni temu Fortnite przeprowadziło na Twitterze ankietę pytającą o to, którą z tych trzech emotek przerobić na pakiet muzyczny. Wygrała ta emotka. Co ciekawe, Deadpool ze swojego oficjalnego konta na Twitterze odpisał: ustawione, więc rozdacie to za darmo? Na co Fortnite odpisało: może ten pakiet muzyczny będzie za wezwania Deadpoola. Zobaczymy. A w temacie wycieków to FireMonkey dał znać, że tryby kreatywne typu boxfighty, boxfighty 1-1 czy Capture the Flag wkrótce mogą zostać dodane jako tryby okresowe. Tak samo jak to było z na przykład Znajdź i Zniszcz czy Strefami. W temacie skinów jest ich trochę. W tej aktualizacji do plików gry dodano m.in. nowy pakiet Sierbanych Legend. Będzie on kosztować około 80 zł. Zawierać będzie 3 siorbane skiny, z czego każdy ma 2 style. Jeden w miarę zwykły, siorbany, a drugi taki. Kiedy ten pakiet wejdzie do sklepu? Nie wiadomo. Wiem jedno, nie mogę się doczekać. Jak co update dodano mnóstwo skinów i emotek, które wyjdą do sklepu za fałdolce. W tle teraz będzie leciał nowy pakiet muzyczny Miałośniaka. Co ciekawe, dodano też zbierek FNCS. Będzie prawdopodobnie do odebrania za wzięcie udziału w tym turnieju, czyli za darmo. Dodam jeszcze, że górska wojowniczka otrzymała nowy styl. A ryba chyba się teraz bardziej uśmiecha w lobby, co nie? Tak za to będzie wyglądał pokój Miałośniaka. A oto prawdopodobnie wygląd skina Travisa Scotta. To może być fake, ale wygląda legitnie. I Travis Scott rzeczywiście będzie miał chyba skina. Okej, to tyle z mojej strony. Zapraszam do oglądania nowych skinów.
to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Busie Bojowym.